odcinek 114, kontynuacja sceny kończącej poprzedni odcinek. Mellie jest bliska odłączenia kabla zasilającego od aparatury, gdy nagle rozlega się dźwięk rozsuwanych drzwi. Kobieta momentalnie cofa się, a do środka wchodzi Tekin. Co tutaj robisz? Pyta gangster, obrzucając Mellie podejrzliwym spojrzeniem. Ja tylko, odzywa się siostra Huli i nagle urywa, jakby chciała przemyśleć to, co zaraz powie. Dobrze, przyznaję. Przyszłam ją odwiedzić teraz, kiedy jest sama, i powiedzieć, że Levent nigdy nie będzie jej. Naprawdę, Tekin robi szybki ruch ręką i z zapaska wyciąga broń. Tekinie, co ty robisz? Pyta przerażona Mellie, widząc jak gangster unosi lufę pistoletu na wysokość jej oczu. Odłóż tę broń, proszę cię. Ten, kto odważy się skrzywdzić Mellie, zasługuje na śmierć, grzmi gangster. Gdybyś tylko o tym pomyślała, nie ośmieliłabyś się wyciągnąć tej wtyczki. Nie zamierzałam tego zrobić. Spróbuj ją wyciągnąć, a zabiję cię na miejscu. Nawet okiem nie mrugnę. Dlaczego mi nie wierzysz? To nie tak, jak myślisz. Schowaj tę broń, ktoś może przyjść. Wszystko źle zinterpretowałeś. Zrobię coś jeszcze gorszego. Na twoich oczach strzelę do twojego drogiego Leventa. Od teraz, jeśli zrobisz nawet najmniejszy błąd, wiedz, że Levent będzie skończony, dodaje bandzior. Dobrze, Tekinie, uspokój się, mówi przerażona furią gangstera Mellie. Przysięgam, że to nie jest tak, jak myślisz. Nie przyszłam tutaj, żeby zrobić to, co powiedziałeś. Dlaczego mi nie wierzysz? A jak mam uwierzyć? Myślisz, że jestem taka głupia, żeby zrobić to tutaj? Gdybym chciała, zrobiłabym to już 100 razy. Przysięgam ci, że nie miałam zamiaru wyłączenia tej aparatury. Nie wierzę ci. Tekin zbliża się do kobiety i przykłada lufę pistoletu do jej brzucha. Mellie, cofając się, wciska przycisk alarmowy na urządzeniu. Lekarze zaraz przyjdą, stwierdza. Co teraz robimy? Tekin chwyta siostrę Huli za rękę i wyciąga ją z pokoju. Kobieta gubi przy tym swoją bransoletkę, która spada na podłogę obok łóżka Mellie. Po chwili lekarz i pielęgniarka przybiegają do sali. Córka Durmusa właśnie wybudza się. Co się ze mną stało? Pyta zdezorientowana dziewczyna. Miałaś wypadek, ale nie bój się, wszystko jest już w porządku, odpowiada lekarz. Zrobimy teraz ostatnie badania, a następnie przeniesiemy cię do zwykłej sali. Levent wchodzi do sali Mellie i rozmawiają. Następnie dzwoni do bliskich i przekazuje im dobre wieści. Wkrótce do szpitala przychodzi policjant i przesłuchuje Mellie. Tekin podsłuchuje pod drzwiami, następnie wychodzi na zewnątrz, gdzie czeka Mellie. Muszę już jechać, oznajmia kobieta. Powiedziałam cioci Ulwiaj, że zaraz będę w domu.
czy udało ci się odzyskać bransoletkę? Zrobiłem to, gangster oddaje kobiecie jej zgubę. Meriem rozmawiała z policją. Zapytali ją, czy był ktoś w pobliżu, kiedy zemdlała. Powiedziała, że nie. Gdybym usłyszał to, co wobec ciebie podejrzewałem, byłabyś w tej chwili martwa. Meli odchodzi bez słowa. Przy tekinie pojawia się zaś Dogan. Tu jesteś, bracie, mówi podwładny. Jeśli jesteś gotowy, możemy jechać. Samochód czeka w ogrodzie. Bracie, co się stało? Jaki jest stan w środku? Levent przygotuje jutro niespodziankę dla Meriem, oznajmia Tekin. Jaką niespodziankę? Czy oświadczy się jej? O to chodzi? Niech robi co chce. Nikt jeszcze nie zna prawdziwej niespodzianki, mój Doganie. Niech tylko jutro nadejdzie, a zobaczysz, co się stanie. Akcja przeskakuje do następnego dnia. W domu Cemila trwa śniadanie. Bedrzijaj nakłada sobie na talerz jedno z dań. Och, są twarde jak kamień, mówi z niezadowoloną miną. Kiedy Oja przyjdzie na śniadanie, ja zrobię ciasto, ty się nie dotykaj, rzuca Safia i strofujące spojrzenie. Babciu, Oja nie przyjdzie na śniadanie, oświadcza Cemil. Dlaczego? Czy zachorowała, biedaczka, pyta Bedrzijaj z przejęciem w głosie. Nie waż się więcej zapraszać Oi bez mojej wiedzy, babciu. To nasz dom i my będziemy decydować, kogo do niego zapraszamy. Tymczasem Durmus wychodzi z domu i odbiera telefon od Nurgul. Jak się masz, pyta? Chciałem właśnie do ciebie zadzwonić. Słyszałem od Dogana, że ten człowiek szuka cię wszędzie, więc najlepiej ciągle zmieniaj miejsca. Jeśli usłyszę coś ważnego, dam ci znać. Mówisz, że jestem twoim bohaterem? Cóż, skoro tak uważasz. W rezydencji trwają intensywne przygotowania do niespodzianki dla Meriem, która ma dzisiaj zostać wypisana ze szpitala. Asli przystraja stolik na zewnątrz. Podchodzi do niej Bahadir i mówi, podziwiając wystrój, to naprawdę piękne. Omer i ja wszystko udekorowaliśmy. Pan Levent będzie bardzo zadowolony. Stokrotki są naprawdę cudowne, wskazuje znajdujący się na stoliku bukiet. Wśród róż i orchidei zapomniano o nich, choć są szczególnie piękne. Bahadir wyciąga z kieszeni niewielkie pudełeczko. Asli zwraca się do pokojówki. Jej wzrok od razu ląduje na pudełeczku. Mam dla ciebie mały prezent. Otwiera pudełko, w środku którego znajduje się wisiorek. Jak tylko go zobaczyłem, pomyślałem o tobie. Panie Bahadirze, to jest naprawdę piękne. Jesteś aniołem bez skrzydeł, Asli. Tak dużo zrobiłaś dla Huli i dla naszego domu. Zawsze jesteś jak anioł. Na zewnątrz wychodzi Meli. Asli szybko chowa pudełeczko za plecami, by nieprzychylna jej domowniczka go nie zauważyła.
Jak się masz, szwagrze? Pyta siostra Huli. Świetnie, chciałbym z tobą porozmawiać, ale spóźnię się do pracy, odpowiada mężczyzna. Nie dołączysz do zabawy niespodzianki? Zobacz, co Omer własnymi rękami przygotował dla swojej siostry. Cała rezydencja błyszczy. Niestety nie mogę, mam ważne spotkanie. Do zobaczenia. Bahadir odchodzi. Stokrotki Meli patrzy z niesmakiem na znajdujące się na stoliku kwiaty. Cóż, tylko one pasują do Meriem. Pan Levent zamówił je specjalnie dla niej, oznajmia Asli. Pan Levent, Meli nie kryje zaskoczenia. Tak, pan Levent przygotował tę niespodziankę. Nie wiedziałaś o tym? Akcja przenosi się do firmy. Ais zauważa, że Cemil traktuje Oje chłodno, a ona jest z tego powodu bardzo smutna. Jakiś czas później córka Safia i podsłuchuje rozmowę Oi z inną pracownicą. Jestem tutaj zbędna i dlatego muszę odejść, oznajmia przyjaciółka Cemila ze studiów. Nie wiedziałam, że tak będzie. Myślałam, że mogę zmienić niektóre rzeczy. Człowiekowi jest jeszcze bardziej ciężko, kiedy w grę wchodzi tyle lat. Bardzo trudno się pożegnać, odchodzi przeze mnie, mówi do siebie Ais. Nie mam prawa im tego robić. Tymczasem Levent przywozi Meriem do rezydencji. Czy oświadczy się jej? Czy jednak w ostatniej chwili coś stanie mu na przeszkodzie? Thank you.